Jest mi wyjątkowo miło móc w dniu dzisiejszym odznaczyć pana prezesa Kleczkę odznaczeniem nadanym przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrzeja Dudy. Robię to tym bardziej gorąco, że mieszkam na tym osiedlu od 29 lat i doskonale wiem, jak to osiedle w ostatnich latach w sposób znaczący i wyjątkowy się zmieniało. Z każdym rokiem, z każdym miesiącem, w zasadzie z każdym dniem jest coraz piękniej, coraz funkcjonalniej. Można rzec, że na naszym osiedlu generalnie nie brakuje niczego. Poza tym, abyśmy potrafili cieszyć się przede wszystkim życiem, cieszyć się tym, że mamy wspaniałą infrastrukturę, bo o tym trzeba jasno i precyzyjnie powiedzieć. Szanowni Państwo, nadanie tego typu odznaczenia to jest coś wyjątkowego. Wyjątkowego przede wszystkim dla osoby tej, która to odznaczenie otrzymuje. To nie jest odznaczenie, które jest przyznawane, bo ktoś napisał wniosek. Tylko rzeczywiście trzeba swoją pracą, swoim zaangażowaniem, trudem przedstawić prezydentowi te osiągnięcia. I tak było w przypadku pana prezesa. Myślę, że absolutnie odpowiedzialnie możemy powiedzieć, że na to odznaczenie w pełni zasługuje. Szanowni Państwo, ja na koniec gratuluję osiedlu. To już jest 25 lat funkcjonowania spółdzielni mieszkaniowej. Gratuluję tego jubileuszu. Te gratulacje składam na ręce i prezesa, i członka zarządu, i całej rady nadzorczej. Bo to Państwa praca, Państwa trud powoduje, że tutaj w dniu dzisiejszym możemy w sposób tak uroczysty i wspaniały ten jubileusz obchodzić. Już wojewoda wspomniał o tym wspaniałym jubileuszu. 25 lat, czyli srebrny jubileusz, obchodzi Spółdzielnia Mieszkaniowa imienia Obrońców Pokoju. Z tej okazji chciałbym w imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej, Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielczości Mieszkaniowej w Katowicach, myślę, że całej Śląskiej Spółdzielczości Mieszkaniowej, złożyć serdeczne gratulacje wszystkim działaczom, wszystkim członkom i wszystkim pracownikom tej spółdzielni. Wasz dorobek, tak materialny, intelektualny, ale przede wszystkim społeczny, jest na pewno powodem do dumy. Dumy z tego, co wspólnie można osiągnąć. Zapewniacie wielu rodzinom dach nad głową i naprawdę godziwe warunki zamieszkania, które, jak obserwuję to osiedle, z roku na rok się poprawiają i to szczególnie w ostatnich latach jest widoczne. Myślę, że na długie przemowy dziś nie czas, raczej na radość, na zabawę. Natomiast na zakończenie chciałbym jeszcze dwie rzeczy powiedzieć. Jedną taką, wprawdzie to wspólne działania umożliwiły ludzkości lot na Księżyc, badanie głębin mórz, zdobywanie szczytów, ale zawsze działania są podejmowane w ten sposób, że ktoś je inspiruje i ktoś nimi kieruje. Dwie takie osoby z waszej spółdzielni, pan prezes Kleczka i pan przewodniczący Kolanus, otrzymały odznaki zasłużony działacz ruchu spółdzielczego, które za chwileczkę wręczę. Wręczę również list gratulacyjny związku i kwiatki. Szkoda, że nie ma pani, no ale to jeden dostanie list, drugi kwiatki. A życzę Państwu na przyszłość dalszych osiągnięć, wszystkiego co najlepsze, dużo zdrowia, dużo powodzenia wszystkim członkom, wszystkim pracownikom, wszystkim działaczom. No i niech się tak dobrze wiedzie i coraz lepiej, tak jak dzieje się teraz. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę przekazać życzenia urodzinowe z okazji tego 25-lecia w imieniu władz miasta. Ja tutaj czuję się też u siebie. Wiele lat mieszkałem
jako członek spółdzielni na tym osiedlu. Byłem wśród tych, którzy zakładali tą spółdzielnię 25 lat temu. Od blisko 10 lat jako zastępca prezydenta miasta Gliwice mam okazję współpracować z zarządem spółdzielni i ta współpraca odbywa się niezwykle dobrze i korzystnie. Mógłbym tutaj wiele szczegółów z tych 25 lat spółdzielni wymieniać, ale nie o to chodzi. Myślę, że widać gołym okiem, że to osiedle jest naprawdę bardzo dobrze zarządzane. Niczego tu nie brakuje, tak jak powiedział pan wojewoda, w pełni się z tym zgadzam. Życzę państwu kolejnych 25, 50 i 100 lat dobrego mieszkania w tak dobrej spółdzielni mieszkaniowej. I myślę, że takie 25-lecie to jest dobry czas na pewne podsumowania oraz na podziękowania. Nie byłoby tych honorów przeze mnie dzisiaj odebranych, gdyby nie sztab ludzi, z którym współpracuję i serdecznie chciałem podziękować wszystkim pracownikom spółdzielni. Dziękuję również wszystkim radom nadzorczym, z którymi miałem okazję współpracować, za to, że członkowie tych rad akceptowali plan rozwoju spółdzielni, który prezentowałem. Także serdecznie dziękuję wszystkim. Życzę udanej zabawy. Dziękuję bardzo. It was a shame.